Mam wielką przyjemność tą drogą zaprosić już dzisiaj wszystkich zainteresowanych na 6. Forum Działu Zakupów, na wydarzenie bez precedensu. Wszyscy, którzy zajmują się zakupami, powinni skorzystać z tej okazji i być po prostu z nami. A dlaczego? Dlatego, iż jednym z obszarów, któremu poświęcimy uwagę, będzie szeroko rozumiana technologia w zakupach oraz ich automatyzacja. Obszary strategiczne, bez których dzisiejsze zakupy nie mogą funkcjonować sprawnie i wydajnie. Pytanie, czy funkcjonujące działy zakupów są przygotowane na to wyzwanie strategiczne? Czy poza poziomem deklaracji automatyzują, robotyzują swoje procesy? Czy nie pozostają w tyle za biznesem? Jeszcze do niedawna wdrożenie systemu informatycznego dedykowanego dla zakupów czy skorzystanie z aukcji elektronicznej były emanacją postępu w zakupach. Dla wielu działów nawet te elementy są dzisiaj nieosiągalne, a co dopiero wcześniej wskazane. A dzisiaj? Czy mamy jakieś doświadczenia w zakresie rozwiązań dotyczących automatyzacji, robotyzacji? Czy testujemy tego typu rozwiązania w zakupach? Lepiej, czy wdrażamy, automatyzujemy, czy upraszczamy swoje procesy za sprawą angażowania robotów? Czy o tym myślimy? Czy nasi decydenci są świadomi tego, co dzisiaj powinno być w zakupach realizowane? Szczerze mówiąc, mam pewne wątpliwości, gdyż jak patrzę chociażby na współczynnik robotyzacji w Polsce, który wynosi 46, podczas gdy jeszcze 5 lat temu wynosił 32, i porównuję go ze średnią światową, która kształtuje się na poziomie 113 robotów na 10 tysięcy osób zatrudnionych, to mam olbrzymie wątpliwości. Nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy, Węgrzy, to liczby, które oscylują w granicach 140-150 robotów na 10 tysięcy osób zatrudnionych. Biorąc pod uwagę, iż uwzględnia to również takie branże, chociażby jak przemysł motoryzacyjny, to nasze 46 robotów wygląda i wypada przy tym blado. Niestety nie ma odwrotu i pomimo tego, że ten współczynnik jest bardzo niski, to powinniśmy zrobić wszystko, ażeby robotyzować, automatyzować, ażeby sprostać temu, co nasze otoczenie generuje za sprawą zmniejszającej się liczby osób skłonnych wykonywać czynności powtarzalne, czynności proste, które coraz drożej nas kosztują. Nie mam żadnych wątpliwości, iż kwestia procedowania zapotrzebowań, kwestia obsługi zamówień, reklamacji czy czynności związanych z helpdeskiem w zakupach powinny być zautomatyzowane, a my powinniśmy zrobić rzecz jedną, mianowicie przesunąć naszych pracowników do czynności wyżej marszowych, tych, którymi powinni się zajmować na co dzień, czyli czynności, które związane są z myśleniem strategicznym. Optymalizacja kosztów, lepsze wykorzystanie pracowników i wydajniejsza praca ze sprawą automatyzacji to przyszłość zakupów. Jeśli chcecie o tym wszystkim posłuchać, dokonać konfrontacji waszego myślenia, podejścia, tego, co dzieje się w waszych organizacjach, z tym, co mają wam do powiedzenia prelegenci i uczestnicy, już dziś gorąco zapraszam raz jeszcze na 6. Forum Działu Zakupów. Dziękuję.